Czemu na przykład nie robię plików na zamówienie? Dlaczego? Przecież mam kompetencje, dobrze znam Excela, mógłbym to robić. No właśnie, jakie są moje zasady? Jakie są, w ogóle po co są te zasady? Dlaczego warto takie zasady ustalić? Dlaczego warto zdeklarować sobie taki dekalog rzeczy, które robimy i których nie robimy? Jak nam to ułatwi życie? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym vlogasku. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Trochę marznąc. Szalony dzień. Wcześniej traktorek się zepsuł synowi. Jeszcze wcześniej pół dnia siedzę na budowie, tego nie pokazuję, bo pogrzeje. Strasznie duże mrozy, a ja mam już wlewki zrobione. A teraz szkolenie dla jednej z firm. O 19 mam wystąpienie. Także przebieram się, jadę jeszcze na chwilę na grzewnicę włączyć na budowę. Przygotuję się jeszcze trochę do tego szkolenia i oczywiście dokończymy tego vloga za moment w pięknym oświetleniu i z tego dobrego mikrofonu, tego dobrego aparatu. No na tą budowę to jeszcze nie pojechałem, bo żona samochód zabrała, ale to nic, zrobimy to jeszcze za moment. O co chodzi z tymi zasadami? To jest znowu coś, co uważam mocno przyspiesza naszą pracę, szeroko pojęty rozwój, chociaż to słowo jest trochę zdewoluowane ostatnio. Zobaczcie, prosta sprawa. W momencie, kiedy pisze do mnie firma i ja mam jasno zdeklarowaną zasadę, nie robię plików na zamówienie, po prostu nie robię. Dostaję maila, hej Michał, hej panie Michale, czy mógłby pan nam zrobić plik? Nie, nie mam tego w ofercie, niestety nie mogę państwu w tym temacie pomóc. Ewentualnie wysyłam rekomendacje do kogoś innego, kto to robi. Dlaczego to jest tak istotne, żeby mieć tę jasno postawioną zasadę? Gdybym na przykład się zastanawiał nad tym, czy to robię, czy tego nie robię, musiałbym to zrobić praktycznie rzecz biorąc za każdym razem. Musiałbym decydować, dobra, od tej osoby to plik zrobię, ale od tej to jednak nie. I każde odpowiedzenie na takiego maila, każde rozpatrzenie takiej sytuacji generowałoby jakąś lukę w czasie. Teraz może się też nasunąć pytanie, ale Michał, dlaczego ty tego nie robisz? Przecież to jest kolejna okazja na źródło dochodu. No i to jest właśnie to niebezpieczeństwo. To jest to niebezpieczeństwo, które też czyha w naszych mediach społecznościowych. Wchodzimy tam, bo wydaje nam się, że daje nam to dużo wartości. I mówię to jako osoba, która tworzy te social media. I jestem częścią tego ekosystemu, jako twórca. Buduję materiały, dzielę się swoją wiedzą. I tak, uważam, że u mnie tego kontentu jest sporo, natomiast na pewno nie ma go aż tyle, ile znajdziesz go w kursach. Nie ma go aż tyle, ile znajdziesz go w dobrych książkach. I mówię to otwarcie. Niektóre rzeczy pewnie są przegadane. Ciężko jest przekazywać wiedzę w maksymalnie skondensowany sposób, maksymalnie oszczędzając każde pół sekundy czasu obserwatora. Jeżeli ktoś świadomie korzysta z social mediów i robi sobie z nich taki trochę serial, nie ma z tym problemu. Dopóki nie siedzi od rana do wieczora i nie scrolluje, albo dopóki nie pracuje na przykład i co chwilę się odrywa, żeby zobaczyć, co tam słychać na jakimś Instagramie czy innym medium społecznościowym, czy nie przerywa swojej pracy oglądając filmiki na YouTube. Co również było moim udziałem jeszcze do niedawna. I pewnie zaraz znowu do tego wrócę. To nie jest tak, że raz podjęta zmiana już jest na stałe. To jest w moim przypadku zazwyczaj jakaś tam walka. Podjąłem taką decyzję świadomie. Ostatnimi czasy bardzo to ograniczam, praktycznie do minimum. I dobrze się z tym czuję. Tu jest właśnie ta analogia pomiędzy pracą, zleceniami, odmawianiem zleceń, a odmawianiem sobie social mediów. Właśnie jasno postawiona zasada. Tego to robię, tego nie robię. Nie robię plików? Jasna sprawa. Jest dużo jeszcze przestrzeni, w których nie mam takich jasno zdefiniowanych zasad, a powinienem mieć. Przykładem są szkolenia stacjonarne. Mam na myśli takie stacjonarne, zdalne w tym przypadku, w obecnym czasie, kiedy to dla Ciebie nagrywam, nie bardzo jest tutaj przestrzeń do robienia stacjonarnych. Sytuacja na świecie nam na to nie pozwala, zresztą w kraju podobnie. I to jest właśnie coś, co rodzi w mojej głowie takie zderzenie. Czyli w momencie, kiedy ktoś pisze do mnie o plik, ja mówię nie. W momencie, kiedy ktoś pisze do mnie o szkolenie stacjonarne, już się zaczyna zastanawianie, czy robić, czy nie robić. Z jednej strony nie chcę, z drugiej strony chcę. To jest trudne, to jest coś, co muszę sobie przemyśleć. I chcę tym vlogiem zainspirować Cię do właśnie zastanowienia się nad takimi prostymi rzeczami, decyzjami, które możesz podjąć dziś, aby potem w momencie, kiedy pojawi się sytuacja wymuszenia podjęcia jakiejś decyzji, ty żebyś miał gotową odpowiedź. Na przykład nie kłamie, nie?
To jest dla mnie jedna z zasad, takich fundamentalnych. Po prostu nie kłamię. Jeżeli mam okłamać, to się nie odzywam. Po prostu. Albo zmieniam temat. Natomiast nie kłamię, zasada nie kłamię, pozwala mi mieć prostą odpowiedź na wiele sytuacji. Nie muszę się zastanawiać, nie muszę naginać prawdy, nie muszę się myśleć, komu co powiedziałem, która wersja jest prawdziwa, tej sprzedałem taką wersję, temu sprzedałem taką i potem pojawia się problem, bo nie daj Boże się spotkali i rozmawiamy akurat o tym temacie, gdzie był rozjazd, nie? Takie budowanie sobie jasnych zasad ułatwia mi biznes i ułatwia mi życie prywatne. I mówię tutaj właśnie o takim tworzeniu, chociażby tym tworzeniu plików, czy nie kłamaniu. To jest coś, co naprawdę tę robotę usprawnia. I teraz, czy trzymanie się tych zasad jakby nie kusi, żeby iść w drugą stronę? No strasznie, bo na przykład na takich plikach to ja mógłbym zarobić. Przecież to nie jest za darmo. No i tak samo w kanale social media, to jest coś, czego ja faktycznie mogę się nauczyć, nie? No mogę, to nie jest tak, że to jest, zakładam, że jesteś tam właśnie po to, aby gdzieś tam się rozwijać. To nie jest tak, że nic tam stamtąd nie wyciągniesz. Tylko, że jeżeli wybierasz robienie plików, albo jeżeli wybierasz social media, to rezygnujesz z czegoś innego. Mamy 24 godziny, masz takie same 24 godziny jak ja. I takie same 24 godziny jak Warren Buffett, jak Bill Gates, jak Elon Musk. Wszyscy mamy tyle samo czasu na tym świecie. Doba dana każdego z nas jest taka sama. I to my decydujemy, co robimy. Teraz decydujesz się na robienie A, rezygnujesz z B, C, D, F, G. No nie możesz robić więcej niż jednej rzeczy na raz. Znowu, to jest takie, wiadomo, w przenośni. Bo możesz na przykład, nie wiem, pracować w ogrodzie i słuchać podcastu. Nie o taki rodzaj rzeczy mi tutaj oczywiście chodzi. No właśnie, nie robię plików, bo wiem, ile to kosztuje pracy. Wiem, że tam trzeba będzie byłoby briefować. Musiałbym sobie zatrudnić. Briefować, czyli zbierać dokładny opis pliku, który fizycznie miałby powstać i go wycenić. Wyliczyć sobie, ile tam czasu na to potrzeba. Musiałbym mieć pracowników, którzy będą to robili, bo moja doba się nie rozciągnie. Musiałbym nimi koordynować. Musiałbym koordynować ich pracę. Może nie nimi, ale ich pracę koordynować. Pojawiłyby się na pewno problemy w stylu, nie wiem, 50 godzin pracy, zabudżetowaliśmy w taką i taką kwotę, okazało się, że ta praca kosztowała 80 godzin, a jeszcze dodatkowo potem klient przez 2 miesiące nam mówi, że tam to trzeba poprawić, jeszcze to i to i to, bo zmieniła się ta pierwsza jego myśl, ta pierwsza jego oferta, ja to sobie może nie do końca dobrze wyceniłem i to rodzi bardzo dużo problemów. To nie jest bardzo intratny interes z mojego doświadczenia, bo na etacie trochę siedziałem w tworzeniu raportów, produkcji plików, nie na zamówienie, natomiast z racji osoby pracującej na etacie byłem taką osobą, która te pliki generowała i non-stop ktoś do mnie przychodził, że to powinno być tak, a to powinno być tak, bo ja bym chciał, żeby to się liczyło w ten sposób, a to w tamten. Ale 2 tygodnie temu gadaliśmy, że ma być tak. No nie, ale jednak to ma być inaczej, nie? Jak ja sobie wyobrażam ten zasób czasu, który poświęciłbym na przerzucanie się tymi takimi informacjami, to nie. To jest coś, co od razu powoduje, że ja rezygnuję, bo tego spróbowałem. I tak samo jest z mediami społecznościowymi. Wydaje nam się, że tam jest tak fajnie i sexy i coś tam się podawia odbywać. Czasami tak, ale może warto byłoby poszukać innych źródeł, takich nieco bardziej skondensowanych, a za ten czas, który sobie odzyskamy, poświęcić go na może jakieś przyjemności. Właśnie takim tokiem rozumowania ostatnio postępuję. Nie miałem czasu grać. Ja lubię, kupiłem sobie Asasyna ostatniego, to taka gra skradanka, która dzieje się zawsze na jakiejś kanwie historycznej. To się działa w starożytnym Egipcie, to się działa w czasach starożytnej Grecji, można było sobie zwiedzić Spartę. To jest gra, która jest, te gry są dość nowe, a więc grafika tam jest śliczna. I teraz dlaczego tak bardzo chcę sobie w nie pograć? Bo to jest możliwość cofnięcia się w czasie do momentów, o których ja się uczyłem z historii, czyli na przykład do bitwy pod Termopilami, gdzie tam czysty Spartan broniło tych Termopili i tak dalej, nie? Do czasów starożytnych Aten, do starożytnego Egiptu, zobaczyć sobie, jak wyglądały czasy starożytnego Rzymu. Teraz obecna część dzieje się w czasach Sasów, Anglia, Wikingowie, te klimaty, móc wejść tam chociaż na chwilę. Oczywiście nie jest to 1:1 jak w historii, ale chodzi właśnie o taką możliwość zobaczenia sobie oczami twórców, jak ten świat mógłby wyglądać. I teraz mi bardzo zależało, żeby znaleźć czas na to, żeby sobie po prostu pograć, ale go nie mam, bo coś mi ten czas zabiera. Teraz jeżeli ja mam 8 godzin pracy, to ja jestem pewnie w stanie czasami tę pracę wykonać w 3 godziny, w 4 godziny, bo te pozostałe 4 to jest czas, kiedy ja tutaj do kogoś napiszę, tu sobie zobaczę, co tam na Instagramie, tu sobie odpalę fejsika i tak mi ten czas się rozpływa.
Znowu, jeżeli oczywiście mówię o 8 godzinach takiej skondensowanej pracy, no to one zajmą 8 godzin, nie ściśnie jej bardziej, ale często tej pracy jest może na 4 godziny, czasami na 6, a ja mimo wszystko siedzę, bo w środku gdzieś czuję, że powinienem. No właśnie nie, okazuje się, że jak wyczyścimy sobie ten grafik i skupimy się faktycznie na takiej intensywnej pracy, no to zadziała. I z taką myślą cię tutaj dzisiaj zostawiam. Synek mi tam płacze gdzieś, także muszę do niego mykać. Tu za chwilę pojawi się na pewno link do kolejnego wideo. Mam nadzieję, że za chwilę się w takim razie widzimy. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!